No cześć, siemanko, witam was w całej swojej serdeczności na swoim kanale, a dziś zajmiemy się tematem trochę mniej retro, no bo przecież oprócz tego, że samym retro się interesujemy, mamy też swoje domowe sprzęty, niejednokrotnie sporo nowsze, na których na co dzień sobie pracujemy, czy prowadzimy konsumpcję tak zwanych treści. I cóż, dziś na tapetę weźmiemy sobie nic innego jak mój nabytek ostatnich czasów, a mianowicie tego naleśnika. Mam tutaj tego naleśnika Bela, którym będę sobie chciał wziąć i zamontować dodatkowy dysk twardy. Jest to 13,3-calowy laptop biznesowy. Jak widzicie, jego cienkość i wielkość nie powala, ale spróbujemy sobie i tak jeszcze go maksymalniej rozbudować. Więc nie przedłużając, zobaczcie, o co chodzi i co będziemy działać. Jak widzicie, ja tutaj mam wszystko przygotowane. Widzicie tutaj moje autorskie chłodzenie, które całkowicie daje tutaj fajnie radę, z podwójnym heatpipe'em, którego przeszczepiłem z Latitude'a 5310 z wersji i7. Naprawdę to chłodzenie w tej chwili jest wystarczająco wydajne i thermal throttling nie występuje po miesiącach tak naprawdę użytkowania tego sprzętu. No i wracamy do tematu, a mianowicie instalacji dodatkowego dysku SSD w tego typu laptopie. Jak wiecie, w większości laptopów biznesowych mamy trzy gniazda. Mamy gniazdo na Wi-Fi, mamy gniazdo na WAN, czyli tak zwany modem 4G LTE bądź 5G w zależności od wersji systemu. Oraz mamy tutaj gniazdo na NVMe, dysk pełnowymiarowy 2280. I teraz generalnie według specyfikacji producenta i według tego, co możecie znaleźć w sieci, możemy zainstalować tutaj dysk twardy na gniazdo 2280 w standardzie NVMe bądź SATA w zależności od posiadanego laptopa i to by było zasadniczo na tyle. Natomiast nie wiem, czy wiecie, ale pozostałe gniazda, czyli zarówno to na Wi-Fi, jak i to na WAN, również pracują w standardzie NVMe. A może nie tyle NVMe, co PCI Express. I tutaj już nasuwa się pomysł, że no przecież skoro to wszystko jest PCI Express, a dobrze wiemy, że w komputerach stacjonarnych na przykład PCI Express możemy używać do instalacji dodatkowych dysków twardych, no to czy tutaj również możemy zainstalować dodatkowy dysk twardy? No i tak patrząc na specyfikację tego wszystkiego, co piszę w sieci i próbując sobie odpowiedzieć na to pytanie, doszedłem do wniosku, że kupię i sprawdzę. I teraz tak, ja sobie tutaj zakupiłem dysk, to jest dysk Transcend 480 GB w standardzie SATA, jakkolwiek występują tutaj również te dyski w standardzie NVMe, to jest kwestia waszego wyboru. Ja tutaj nie potrzebuję szybkości, potrzebuję tutaj pojemności dysku. Tutaj mamy 500 GB, które dodatkowo rozszerzy mi, jeżeli się wszystko oczywiście uda, tą pamięć dyskową tego laptopa i spróbujemy go sobie zamontować w to gniazdo. Ważną rzeczą, na jaką musicie zwrócić uwagę, jest klucz. Tutaj generalnie mamy ważne to złącze. I tak naprawdę w standardzie NVMe występują trzy klucze, o których sobie wspomnimy za chwilę. Ja tutaj mam z tego, co wyczytałem w sieci, właściwy, więc nie przedłużając, sprawdźmy, czy on tutaj nam będzie pasował. Ładując go tutaj w to gniazdo, muszę uważać na te anteny Wi-Fi, które muszę podciągnąć troszkę do góry. No, powiem Wam tak, dysk pasuje bezbłędnie. Tutaj, żeby wszystko się fajnie udało, potrzebujemy jeszcze śrubkę, którą też sobie już wcześniej przygotowałem. Wkręcimy tę śrubkę i zobaczymy, czy to w ogóle zadziała. Według internetu te dyski ludzie montują w laptopach z procesorami Intela bez końcówki U. Ja tutaj mam akurat niskonapięciowy i ponoć w niskonapięciowych nikomu się to nie udało. Przynajmniej tak internety piszą. Zobaczymy. Dysk jest tutaj już zamontowany, więc sprawdźmy, czy laptop się w ogóle uruchomi, a jeżeli się uruchomi, to czy wykryje nam ten rzekomy dysk twardy. Już sobie tutaj spróbujemy go odpalić i chwila prawdy. Na ten moment klawiatura się nam podświetla, ekran mamy czarny. Jest szansa, jest, coś się dzieje. Wejdziemy sobie do BIOS-u i zobaczymy, czy w samym BIOS-ie ten dysk nam tutaj widzi. Miejmy nadzieję, że tak, bądźmy dobrej myśli. No i teraz co my tutaj mamy? System Configuration i Drivers.
Mamy tutaj odblokowane SATA i M2. Tutaj mamy akcji. Smart Reporting. Może System Information. Tutaj będzie. Czy coś tutaj w System Information mamy? Mamy naszą i7. Mamy tutaj zainstalowaną pamięć. I mamy tutaj... No kurde, chyba nie mamy. No ale sprawdźmy jeszcze pod samym systemem, czy nam coś tutaj widzi i będziemy mieli pewność, czy to działa, czy to nie działa. Jak widzicie, system tutaj próbuje zainstalować standardowy kontroler SATA akcji i w sumie nie wiem, na jakim to jest etapie. Zaczekajmy chwilkę, zobaczymy. Pisze, że nie można uruchomić tego urządzenia. Ale dlaczego nie można uruchomić tego urządzenia? Zaraz sobie tutaj spróbujemy rozkminić. No i patrzcie, wystarczyło przywrócić ustawienia BIOS-u do fabrycznych. Tak naprawdę miałem już tam tak naustawiane, że szczerze powiedziawszy nie mam zielonego pojęcia, co tam było przestawione nie tak. I mamy tutaj dysk 447 GB. Spróbujemy go tutaj utworzyć pod systemem Windows. Myślę, że powinno to przebiec bez większych problemów. Oczywiście robimy sobie tutaj wszystko pod siebie, tak jak chcemy. Ja tutaj chcę sobie założyć jedną partycję. No i ciach, mamy. Kurde, ciach. Widzicie? Pokazało. I teraz patrzcie, mamy tutaj 13-calowego małego laptopa na i7, 32 GB RAM-u i 3 dyski twarde. I powiedzcie, czy to nie jest imponujące. W 13-calowym małym naleśniku mamy 3 dyski twarde. Jeden dysk twardy to jest oczywiście główny dysk systemowy w standardzie NVMe 22x80. Drugi jest w postaci karty microSD XC, która również pracuje w standardzie NVMe, więc jej transfery są możliwie maksymalne. No a trzeci dysk, no to mamy tutaj dysk w standardzie NVMe, akurat tutaj SATA, o pojemności 480 GB, użytkowej 447 GB. Jak sobie zobaczymy nawet w menadżer urządzeń, no to sam dysk będzie, myślę, bez problemu żadnego wykrywany i powinno nam tutaj go pokazać. Wchodzimy sobie w stację dysków, ciach. Jak widzicie, mamy Samsung 981 TB, mamy SDX kart i mamy Transcend 480 GB. Więc myślę, że cały proces się udał i tutaj już tkwi odpowiedź na pytanie, czy można w takim małym laptopie zamontować dodatkowy dysk SSD w slocie WAN. Oczywiście można zainstalować dysk SSD nawet w slocie Wi-Fi. Zaraz Wam pokażę, w jaki sposób to zrobić, natomiast no cóż, wiąże się to już wtedy z pewnymi ograniczeniami. No i co, jak widzicie, nawet w takim małym naleśniku można fajnie rozbudować sobie pamięć. Oczywiście część z Was powie, że okej, ja nie mogę, ale mogę sobie wrzucić większy dysk. Tak, ale ja sobie mogę wrzucić dwa większe dyski, a nawet trzy większe dyski. Biorąc pod uwagę wielkość tego sprzętu versus jego możliwości, to naprawdę no, musicie szczerze powiedzieć, że wow. A jeżeli chodzi o same klucze NVMe, tutaj macie pokazaną tabelkę i na tej tabelce macie wyszczególnione, jakie klucze podchodzą pod możliwe rozwiązania SSD. I tak naprawdę o co chodzi w kluczach? W zasadzie w kluczach chodzi głównie o to, ażeby sobie dobrać odpowiednie wyjście, to, które jest zawsze po prawej stronie, na te kilka mniejszych pinów, bo tak naprawdę występuje kilka rodzajów tych złącz i kilka rodzajów wypuszczonych pinów od tamtej strony i w zależności od tego, ile jest pinów w gnieździe, taki dysk musimy sobie dobrać. Akurat w moim przypadku, żeby to zadziałało z kluczem NVMe w gnieździe WAN, potrzebowałem dysk z kluczem B. Natomiast w przypadku na przykład, gdybyście sobie chcieli zamontować gdzieś indziej, musicie sobie zobaczyć, jaki klucz Wam będzie w tym przypadku potrzebny. Całe informacje znajdziecie sobie w necie. Jeżeli chodzi o same różnice i jak to dobierać, linki zostawiam Wam w opisie tego filmu. Natomiast z ciekawostek powiem Wam jeszcze, że tutaj, jeżeli chodzi o możliwości rozbudowy, na tym możliwości rozbudowy się nie kończą, bo jeżeli dojdziemy do wniosku, że chcemy zrezygnować z wbudowanej karty Wi-Fi na rzecz takiej
na przykład na gniazdo USB, bo dojdziemy do wniosku, że mamy takie dobre pokrycie w mieszkaniu, że taka zwykła Wi-Fi na USB nam wystarczy, jesteśmy w stanie w tym małym naleśniku zamontować czwarty dysk twardy. Można go włożyć w gniazdo Wi-Fi, nie jest to tak proste jak w przypadku tego portu WAN, bo trzeba jeszcze dodatkowo zaopatrzyć się w przejściówkę za około paręnaście złotych z AliExpress. Wygląda mniej więcej w ten sposób. I wtedy dobieramy sobie dysk w standardzie 2230, montujemy to razem w gnieździe i bajlando. Mamy kolejny dysk twardy, widziany tak samo w systemie i tak samo rozpoznawany i tak samo możemy sobie na nim działać i przechowywać dane. Więc cóż, możliwości rozbudowy takich laptopów są zwykle większe niż próbują nam to wmówić producenci. I fajnie jest czasami poeksperymentować, bo dzięki temu jesteśmy w stanie dojść do fajnych rezultatów. I hej, tak naprawdę to my tutaj zyskujemy na tym rozwiązaniu. Wiemy, że możemy coś więcej i że pewne sprawy, pomimo tego, co można wyczytać w specyfikacji, nas nie ograniczają. Więc cóż, na ten moment myślę, że temat został wyczerpany i wszystko fajnie się udało. Jeżeli filmik się podobał, zostaw łapę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostaw łapę w dół. A jeżeli uważasz, że taki content do Ciebie trafia, cóż, możesz rozważyć subskrypcję, bo czasami też i tutoriale nowszych sprzętów będą trafiały na ten kanał. Z mojej strony na ten moment tyle. Dzięki, cześć!